Dumna róża. Pewnego razu na pustyni, gdzie nie było śladu życia, miał miejsce cud. Zakwitła przepiękna, niesamowita róża. Jej mały pączek rozwinął się w mały kwiat. Chociaż jeszcze nie rozwinęły się wszystkie płatki, była najpiękniejszą rzeczą, jaką ktokolwiek widział. Zaraz obok róży rosły dwa kaktusy. Nazywały się Tadzio i Mnich. Tadzio był małym kaktusem, a Mnich był wysoki. Mieli swoje własne, unikalne kształty i byli bardzo szczęśliwi, że między sobą mają róże. Czyż to nie magiczne, że między nami kwitnie róża? Racja, Tadziu. Naprawdę. Zaraz. A może nazwiemy ją Magia? O, to wspaniałe imię. Magia. I tak piękna róża została i otrzymała imię Magia. Magia nie była zwyczajną różą, a dwa kaktusy o tym dobrze wiedziały. Rosła zbyt wolno niż zwyczajne kwiaty. I ku ucieszeniu Tadzia i Mnicha wydawało się, że zostanie z nimi na długi czas. Jako dziecko Magia była bardzo złośliwa. Szczypała Mnicha i zrzucała winę na Tadzia. Przestań już, Tadziu! To stara sztuczka. Jaka sztuczka? Mówisz o piciu wody, którą mam zgromadzoną wewnątrz siebie? To nie sztuczka, chłopcze. Tak zostaje przy życiu. Po prostu pij wodę, która jest w tobie. Tylko tyle. Łe, to obrzydliwe. Rób jak chcesz. Tylko mi o tym nie opowiadaj i nie szczyp. Nie szczypać się? Wielkie nieba! Czyś ty znów zasnął z otwartymi oczami? Nie waż się do tego wracać. To się zdarzyło tylko raz, jak byłem zmęczony. Ta racja. Zmęczony czym, geniuszu? Staniem na środku pustyni? A może się przejdź kawałek? Twoje korzenie, twoje zasady. Po prostu mnie nie szczyp, dobrze? Ale ja cię nie szczypię. Przestań śnić z otwartymi oczami. Kaktusy potrafiły się o to kłócić godzinami. Żaden z nich nawet nie pomyślał, by obwinić róże. Zarówno Tadzio, jak i Mnich, będąc kaktusami, mieli w sobie dużo wody. Obaj dawali Magii trochę wody, by mogła przetrwać w zdrowiu. Bardzo kochali Magię i nigdy nie przeszło im przez gardło zdanie, że jak nie będzie piła wody, to umrze. Minęło kilka miesięcy i Magia urosła. Wykwitła na najpiękniejszy kwiat na całej ziemi. Miała nieskończoną ilość płatków, które miały jasno-czerwoną barwę. Niespodziewanie urosła wyżej niż Tadzio, ale nadal była mniejsza od Mnicha. Oba kaktusy były dumne ze swojej magii. Jej korzenie rozrosły się w piasku i trzymały ją mocno i stabilnie na powierzchni. Mnich robił jej prysznic, kiedy tylko sobie tego zażyczyła, a Tadzio hojnie otwierał swoją gałąź i pozwolił z niej pić, jak tylko była spragniona. Nic się nie zmieniało, kochała ich obu. Minęły miesiące, a pustynię wreszcie ktoś odwiedził. Był to turysta na wielbłądzie. Co? Róża? Na pustyni? To najbardziej magiczna i najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Turysta podszedł bliżej i przyjrzał się kwiatowi. Następnie wyjął miskę z wodą i postawił ją tuż przed Magią. Musisz być taki spragniony, mały kwiatuszku. Czekaj, zaraz znajdę ten mój spray. Czas na twoją kąpiel. Ale Magia nie słuchała. Była zauroczona tym, co zobaczyła w lustrze wody. A było to jej odbicie. Jestem rzeczywiście najpiękniejszym kwiatem. Jaka prosta postura. Och, i
ten jasno-czerwony kolor. Grube płatki. Wyglądam niesamowicie. Przez cały czas myślałam, że wyglądam jak Tadzio i mnich. Myślałam, że ich potrzebuję, ale wcale nie. To oni potrzebują mnie. To ja sprawiam, że dobrze wyglądają. Turysta znalazł swój spray, zanurzył go w misce wody i spryskał nim magię. Krople sprawiły, że magia wyglądała jeszcze bardziej magicznie. Ojej, ojej, spójrzcie na mnie. Ten kwiat jest przepiękny. Dziękuję ci, nieznajomy. Na pewno zarobię na nim sporo, jeśli wyrwę go z korzeniami i zabiorę ze sobą. Chciałabyś zobaczyć miasto, prawda? Miasto? Oczywiście, że chcę zobaczyć miasto. O, a co to za rana na twojej łodydze? Ach, to pewnie przez te kaktusy. Zasługujesz, by rosnąć bezpiecznie w ogrodzie, by każdy mógł cię zobaczyć. Turysta nie wiedział, że rana zrobiła się od tego, że magia musiała się nagiąć, by pić wodę od Tadzia. Nie wiedział też, że prawdopodobnie nie przetrwałaby, jeśli wyrwie ją z miejsca, gdzie urosła. Czekaj, zaraz cię wyrwę. Ale Tadzio i mnich wiedzieli, że miasto było bardzo, bardzo daleko stąd. Magia rzeczywiście była magicznym kwiatem, ale była tylko różą. Nie mogła przetrwać aż tak długiej podróży przez pustynię. Wiedzieli, że jeżeli zostanie wyrwana, nie przeżyje. Bez zastanowienia pokłuli turystę, który podszedł, by wyrwać różę. Au! Jak śmiecie, wy głupie kaktusy! Ze wściekłości i bólu turysta uderzył mnicha, ale mnich był kaktusem i oczywiście nic mu się nie stało. Zamiast tego to turysta jeszcze bardziej się poranił o jego kolce. Au! I kto teraz jest głupi, człowieku? Bardzo dobre, mniszku. Turysta nie słyszał śmiechu kaktusów, ale domyślał się, że pewnie się śmieją. To jeszcze bardziej go rozłościło i kopnął Tadzia. Ale znów... Au! Au! Au, 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 au! On musi przestać. Zasmucony turysta usiadł na wielbłąda i odjechał. Tadzio i mnich śmiali się do rozpuku, ale magia nie. Jak wy śmiecie? Dlaczego tak jesteście zazdrośni? Zazdrośni? Magio, nie rozumiesz. On chciał cię zabrać wyłącznie dla własnego zysku. Nie dbałby o ciebie. A kim ty jesteś, żeby decydować, co jest dla mnie dobre? Jesteście brzydkimi kaktusami, a ja jestem najpiękniejsza na całej planecie. Nie słyszycie? Powinnam rosnąć bezpiecznie w ogrodzie, by wszyscy mogli mnie oglądać. Magio, nie bądź taka pyszna. Dlaczego nie? Aby was takiego wyjątkowego? Możemy przetrzymywać wodę latami, a myślisz, że jak przetrwałaś? Ale magia nie chciała słuchać. Wciąż narzekała i obrażała obu przyjaciół. Przyrzekła, że już nigdy nie ugnie się, by napić się wody od Tadzia. Nie chciała ranić swojej pięknej łodygi. Naprawdę? Już nigdy nie napijesz się wody? Dobrze. Tadziu, wystarczająco dla niej zrobiliśmy. Teraz powinna sama o siebie zadbać. Obaj zawzięli się i przestali całkowicie rozmawiać z magią. Byli na nią bardzo wściekli za to, jak arogancko się nagle zachowywała. Magia była szczęśliwa przez pierwsze kilka dni. Zużywała wodę zgromadzoną w jej korzeniach. Nie spoglądała nawet na żadnego z kaktusów, i trzymała się prosto. Ale tydzień później zaczęła słabnąć. Nadal próbowała stać prosto, bo nie chciała okazać kaktusom słabości. Ale gdy cała woda w jej korzeniach została zużyta, jej organizm się poddał i zaczął więdnąć. Magio, schowaj swoją dumę i napij się wody. Tak, magio,
Nadal będziesz najpiękniejszym kwiatem, gdy napijesz się wody. Nie. Ja... nie... nie... nie nagnę się. Minął kolejny dzień i magia całkowicie opadła. Kręciło jej się w głowie i osłabła. Zaczęła płakać. Dlaczego to mi się przytrafia? Ponieważ potrzebujesz do życia wody, pyszna różo. Proszę, pozwól sobie pomóc. Nadal chcecie mi pomóc? Nie chciałam się przecież nagiąć, ale natura mnie zmusiła. Już wiem, że popełniłam błąd, bo byłam dla was naprawdę okropna. Zasługuję na to. Tak bardzo mi jest przykro. Nie marnując czasu, Tadzio i Mnich podlali szybko magię swoją wodą. Zajęło to trochę czasu, ale magia wreszcie znów stała o własnych siłach. Och, tak mi przykro. Czy wy mi kiedykolwiek wybaczycie? Już i tak ci wybaczyliśmy, mała magio. Trzy rośliny znów rosły szczęśliwie. Magia zdała sobie sprawę z błędu. Pycha to bardzo droga cecha. Jeśli jesteś zbyt pyszny, to musisz być gotowy zapłacić bardzo wysoką cenę.